Cześć, witajcie, z tej strony Space, was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej dynamicznej gry MMORPG Margone, w którym możemy 6 profesjami. Na stałym starcie możecie oczywiście zostawić łapkę w górę z subem. Dzisiaj skończyła się otchłań, która poszła mi tragicznie. I będziemy otwierać sobie skrzynki. Już tutaj sobie część skrzynek powrzucałem z innych postaci. Tutaj głównie będziemy otwierać na 210 i 300. Już wam pokazuję, jak mi poszło. No, jak widzicie, tragicznie. Czyli tutaj w ogóle zrobiłem tylko na 8,367 te kwalifikacyjne. Tutaj poszło mi giga tragicznie. A mam w sumie tylko dwa itemy ulepszone na plus 5, więc niewiele też oczekiwałem jakby od tej otchłani. No, ale liczę, że będzie trochę lepiej, trudno. Ale tak, tutaj troszeczkę sobie skrzynek pofarmiłem, więc jakieś tutaj sobie przedmiociki, mam nadzieję, poogarniamy. No co, ja tutaj w takim razie staję. Czy może jakąś muzyczkę ja bym wam tutaj taką puścił, delikatną, żeby coś w tle leciało. Nie wiem, czy ja coś takiego tutaj znajdę, ale jest tu jakaś stara playlista. Jest tu jakaś stara playlista, która mam nadzieję, że będzie choć trochę słyszalna. Dobra. Więc co? Jedziemy. Nie ma na co tutaj czekać. Nie ma na co tutaj czekać. Tutaj widzicie, już ludzie latają. Więc jedziemy. 3. To będzie szybkie, mam nadzieję, że... Dobra, pyk. Tu oczywiście będą śmieci. Ale z tych śmieci na dobrą sprawę najbardziej interesują nas tak ulepszenia i interesują nas fiolki z doświadczeniem. Ponieważ je sobie oczywiście gdzieś tam wbiję na moim tropku. Zawsze tu jakiś tam level. A resztą sobie tutaj oczywiście poulepszam. Resztą sobie tu oczywiście poulepszam zbroję, bo chcę ją na plus 1 wbić. I to tyle z takich tutaj ciekawostek. Dobra, skończyliśmy bardzo szybko zwykłe skrzynie. Teraz jedziemy z unikatowymi. O Chryst, aha, to oni tu odbierają nagrody. O, jest heroiczna, to mnie cieszy. To mnie cieszy. Fajnie, jakby trochę tutaj tych heroiczków pospadało. Zastanawiam się, czy w ogóle z tego może być legenda. Może być legenda z tego, dobra. Dobra, Atalia nas w tym momencie nie interesuje. Okej. Tu mamy jakieś w ogóle dziwne rzeczy. I tak. Oj, myślałem, że, nie wiem czego, przez chwilę pomyślałem, że to ja jestem tą postacią. Tutaj oczywiście powrzucamy sobie heroiki do... heroiki sobie powrzucamy tutaj do zakładki z heroikami, a tutaj damy jeszcze sobie te fiolki. Tutaj to zostaje wszystko na ulepę. Tutaj te fiolki, dobra, pyk. Szybko sobie oczywiście tutaj walniemy te unikaty. Trochę tutaj, no, niedużo, bo niedużo. Możecie pisać w komentarzu ogólnie, jak wam na przykład poszła otchłań, czy coś wam też w ogóle z tych skrzynek poleciało. No na razie tutaj jest lipa. To w ogóle jest chyba najgorsze, co istnieje, no ale trudno. Dobra, main event tej postaci, że tak powiem. Heroiki. Złoto. Ulepa. Hero. Hero. No. Niestety. Na razie bez legendy. Na razie bez legendy. Ale to nic. Ale to nic. Teraz. Teraz tutaj dużo się okaże na 300. Na pewno sobie tutaj 315 dobijemy. Jak już wiem, że mam te rzeczy. Dobra, tutaj jak widzicie, miejsce jest takie, że zostaje tylko po prostu wyłączyć nagrywanie i zapłakać w poduszkę. Ale to nic, ale to nic. Bierzemy sobie to. Tutaj bym sobie trochę miejsca porobił, ponieważ prawdopodobnie będzie tutaj trochę tych lotów. Trochę tych lotów tutaj będzie. Będzie tu wakacyjny lot. Czy to się da tak łączyć? Pewnie się nie da. Dobra. Na jakiś czas sobie to po prostu... Dobra, to mi nie jest potrzebne na pewno. To mi nie jest potrzebne. To do Karkahan z jakiejś gwiazdki. Prawdopodobnie nigdy w tym Karkahan nie będę. To się wymieni.
Chyba, że po prostu nie dbać o miejsce. Nie dbać o miejsce, nie dbać o czas. I tyle. Dobra, wyciągamy wszystkie te skrzynie, bo to będzie mi się i tak wszystko musiało w jedno połączyć. Więc jedziemy. Pyk. Pyk. Wszystkie są oczywiście na tropiciela. Wszystkie są oczywiście tutaj na tropiciela. Więc zaraz zobaczymy, ile ich tak na dobrą sprawę będę miał. I czy w ogóle coś tutaj ciekawego z tego poleci. Chciałbym naprawdę legendarny hełmik. Chciałbym legendarny hełmik. Ale no zobaczymy. Dobra, tu mamy 5 heroicznych, 67 unikatowych i 56 zwykłych. Zwykłe no to tak samo jak tam. Tutaj widzę już leci im dobrze. Fajnie jak mi też by leciało dobrze. Najlepiej, żeby mi leciało lepiej od każdego, ale no nie mogę tutaj na wiele liczyć. W ogóle widziałem gdzieś tam, pooglądałem jeszcze sobie po YouTubie tak względem ostatniego odcinka odnośnie skrzynek tam od Margo. I uważam, że poszło mi najlepiej w tych skrzynkach, bo miałem legendarny strój. Jeżeli ktoś również miał legendarny strój, możecie mi dać znać. Ale jak gdzieś tam sobie podglądałem, to nie widziałem, że ktoś miał legendarny. Więc czuję się po prostu dobrze z tym. Czuję się wręcz wspaniale, że mi się tak udało. Że mi się tak udało. Dobra, pyk. Nie wiem, czego mi się postać sama rusza. Aha, bo sobie tutaj kliknąłem, żeby mi szła. Dobra. To oczywiście robimy. Robimy teraz tak, że wkładamy sobie tutaj te pierdoły. Nie wiem, co ja tutaj ulepszam. Nie pamiętam, co ja tu ulepszałem na tej postaci. Te rączki chyba były ulepszane, jak dobrze kojarzę. Więc zaraz je tutaj delikatnie sobie śmigniemy tymi unikatami, żebym nic więcej tutaj nie przepalił. Dobra. No i co, moi kochani? Jedziemy chyba z najważniejszym. Czyli z tego, czego jest najwięcej. Fajnie, jakby dużo tych heroików poleciało. Oczywiście czaimy się na legendarny przedmiot. Czaimy się na legendarny przedmiot. Mam nadzieję też, że mi trochę wystakuje tego wszystkiego, bo no nie mam tutaj zbyt dużo miejsca. Mogłem to też jakoś inaczej ogarnąć, ale trudno. Dobra, pyk, pyk. Ej, idzie to nawet. Idzie to nawet i nawet się heroiki pojawiają jakieś tutaj sporadyczne. Była i Hero Exp, ale zobaczymy, czy coś w ogóle z tego tutaj ciekawego się nam wytworzy. Kurde, nie ruszaj się! Dobra, pyk, pyk, pyk. No i prawdopodobnie i tak nie będziecie słuchać, co ja tu gadam, bo sobie to skipniecie. Sam bym to skipnął na dobrą sprawę. Czy nie mam miejsca w torbie? Czekaj, czekaj! Tu. Tutaj dajemy tak. Tak, 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 tak. Hero, hero, hero. Kto nie ma Hera, ten jest cienki bolek, jak to konieka kiedyś nawijał. Hero, hero, hero. Hero. Dobra, teraz szybka, oczywiście ulepa rękawic. Taka ekspresowa, bym powiedział. Muszę patrzeć, żebym tutaj niczego złego nie zezłomował, bo popłaczę się, jak coś tutaj zrobię nie tak. Dobra, 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 dobra. No trochę tutaj paseczka mi skoczyło, nie ukrywam. To wyczerpanie jest do wywalenia w ogóle. To TP do Midcard też. To niech se tu siedzi. Przedmieścia Karkahan. Nikt nigdy z tego prawdopodobnie nie skorzystał. Dobra, idziemy dalej. Hero. Git. Hajs. Uni. Hero. Uni, uni. Hero. Gdzie jest Lega, ja się pytam. Ej, dobra. Teraz zostało 5 legendarnych. Czyli 5 heroicznych. Legendarnych. Oj. Dobra, to wrzucamy tu. Dobra, po prostu tutaj sobie to otworzę. Teraz łapa w górę. Szybko poszło. Szybko poszło bez jakiegoś ultra dobrego rezultatu.
No ale no co ja poradzę, no nie można mieć w życiu wszystkiego, co tutaj bardzo dobrze pokazuje zresztą ta postać. Ulepszmy te łapy i nie patrzmy już na te... Otchłań była tragiczna, lot z otchłani równie tragiczny. Ech, na pocieszenie to sobie tylko właśnie te miksturki tutaj wykorzystam. To się łączy na szczęście, więc miejscu będzie trochę mniej. Dobra, pyk. I robimy to samo, tylko że z tymi fiolkami nieszczęsnymi. Dobra. Trzy. To patrz jak to w ogóle zjadło. Nawet nie wiesz kiedy. Patrz, 315. Napisz mi gzy teraz. O, i to by było na tyle. Myślałem, że tutaj wiele tych leveli skoczy. Niestety. Jest niestety bazyle jak zwykle w tyle. Widzicie, tu ludziom jakieś w ogóle ciekawe rzeczy lecą, a mi nie leci nic. Mi nie leci nic, kompletnie nie leci nic. Mam nadzieję chociaż, że z tych heroików, co mi się tutaj udało uzbierać, uciutłać jakieś w ogóle jakąś ulepę taką 52K, że to cokolwiek. No coś może tutaj. Czekaj, zbroje weźmiemy, same zbroje teraz weźmiemy stąd. Zbroja 300, to jest zbroja. Zbroję to ja mam, ale obsra, no wiadomo. Dobra, weźmiemy wszystkie te heroiki, co dają po prostu więcej, żeby to ulepszyć. I zwykłymi już to sobie nie zajmować głowy. Nie zajmować głowy. Dobra. Ulepszamy zbrojkę na plus 1, mam nadzieję. Mam nadzieję, że ją ulepszymy na plus 1, ale coś mogę się tutaj skusić o stwierdzenie, że może nie styknąć. Że może nie styknąć tutaj. Oczywiście, że nie styknie. Oczywiście, że nie styknie. Oczywiście, że nie styknie, ale Michałek jest tutaj przygotowany, jak pewnie zauważyliście, na takie ewentualności. I ulepszy ją sobie tak czy siak. Proszę bardzo. Zbroja jest teraz na plus 1. Na plus 1 jest zbroja. Dobra, teraz jedzie jakiś pług na ulicy, nie będziecie nic słyszeć. Więc to jest idealny moment po ulepszeniu tej zbroi, żeby zakończyć ten odcinek pełen nienawiści. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę. Suba, jak jesteś nowy na kanale. I zapraszam na mojego Instagrama Space King, ponieważ tam często daję jakieś kurde fajne, no może nie zdjęcie, ale fajne relacje, więc zapraszam. Dobra, trzymajcie się. Nara!